Rey. Jedna z największych zagadek najnowszej trylogii Gwiezdnych Wojen. Wielu fanów, w tym ja, widząc ostatnią scenę Przebudzenia Mocy, wychodząc z kina pomyślało od razu Rey Skywalker. Sprawdźmy teraz tę teorię, co za nią przemawia, co jest przeciw niej oraz jak mają się do tego tematu ostatnie wycieki epizodu 8, o których powiem na końcu i wyraźnie was przed nimi ostrzegał. Więc dzisiaj razem spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy Rey w najnowszej trylogii jako córka Luka przedłuży dziedzictwo Skywalkerów jako kluczowego rodu sagi filmów o Gwiezdnych Wojnach. Rey Skywalker, argument numer 1, wygląd i podobieństwo obu bohaterów. Rey bardzo przypomina wyglądem młodego Luka. Może to nie jest przypadek, że twórcy szukali właśnie aktorki, która wyglądałaby jak Skywalker, dając nam pewną wskazówkę. Tak samo jak Rey Majsterkowicz, tak samo inni członkowie jej rodziny świetnie znali się na naprawianiu rzeczy. Była ona także świetnym pilotem, tak samo jak Anakin czy Luke, którzy byli w tej dziedzinie mistrzami, ponieważ piloci z rodu Skywalkerów byli uważani za najlepszych. Także tak samo jak Rey, tak samo jak jej ojciec i dziadek dorastali w bardzo ubogich warunkach, żyjąc na pustyni. Argument numer 2. Wizja mocy. Nie da się nie zauważyć, że to właśnie miecz Luka, a wcześniej Anakina, zaczął wołać Rey. I to właśnie po dotknięciu tego miecza Rey otrzymała swoją wizję, a widzieliśmy już wcześniej, że zarówno Anakin, jak i Luke przechodzili wizję podobnego rodzaju. Także pod sam koniec, gdy widzimy Rey jako dziecko, oczywiście możemy zauważyć statek, który zapewne należał do rodziców Rey. A co my tutaj mamy? Czy ten statek nie wygląda jakoś znajomo? Statek Luka Skywalkera. Czy to może być zupełny przypadek? A może nie. Jest to właśnie statek należący do Luka, który widzieliśmy w wizji mocy Rey, gdy osoby lecące w tym statku zostawiły ją na Jakku. W końcu podczas jednego z wywiadów J.J. Abramsowi wymknęło się, że rodzice Rey pojawili się w Przebudzeniu Mocy, więc kto wie. Argument numer 3. Relacja Rey-Kylo. Wiemy, że ta dwójka ma być ze sobą w jakiś specjalny sposób powiązana. Nie taki! Właśnie, są dowody na to, że zapewne nie dojdzie do romansu Kylo-Rey. Wiecie, skoro mają tego samego dziadka i to jest właśnie ta specjalna więź, która łączy te dwie postacie, to znaczy, że są ze sobą spokrewniani i raczej byłoby dziwne, gdyby, wiecie, chociaż z drugiej strony nie przeszkadzało to wcześniej. Dobra, może zostawmy ten temat. Cóż, być może ta specjalna więź to właśnie wspólna linia krwi obu postaci i może właśnie dlatego Kylo jako jedynemu udało się dostrzec Rey w jej wizji. Tak samo mogłoby się wydawać, że Kylo jako potomek Skywalkerów nie będzie miał problemów z przyciągnięciem miecza swojego dziadka, a jednak miecz powędrował do Rey, bo właśnie nie zapominajmy, że właśnie ten miecz wołał wcześniej Rey. Kylo był bardzo osłabiony po walce zarówno fizycznie, jak i psychicznie, gdyż zabicie jego ojca tak naprawdę go osłabiło. Także to, jak i fakt, że Rey jest kimś podobnie jak Anakin Skywalker w stylu wybrańca, jak i fakt, że jest ona córką Luka, sprawiło, iż miecz powędrował właśnie do niej, a nie do Kylo. Argument numer 3. Zakończenie filmu. Pod sam koniec można zaobserwować kilka ciekawych rzeczy. Na przykład wielu fanów spekuluje, że to, co widzieliśmy w ostatniej scenie, wyglądało na swego rodzaju nagrobek. W tym przypadku żony Luka, a matki Rey, która nie żyje i właśnie dlatego to miejsce przychodził Luke. Druga sprawa to, w jaki sposób Luke patrzy na Rey. Ten dziwny sposób, jakby wiedział coś o tym, że łączy go coś z Rey i że to właśnie ona wręczyła mu jego miecz świetlny. I ostatnia sprawa, kilka osób wysłało mi ten film, w tym jedna dosyć niedawno, więc wielkie dzięki za wszystkie materiały, które pomagają mi w tworzeniu teorii, doceniam to naprawdę. Zapewne wiecie, co to jest Force Theme. Jest to muzyka tak bardzo charakterystyczna dla całej sagi Gwiezdnych Wojen, a przede wszystkim Luka, z którego postacią jest ona bardzo powiązana. Cóż, niektórzy fani zauważyli, że właśnie Force Theme, jak i ta muzyka grająca, gdy widzimy końcową scenę filmu, gdy Rey oddaje Luke'owi jego miecz, są strasznie do siebie podobne. Jeśli chcecie usłyszeć podobieństwa, to by nie zabierać kredytów twórcom, dam wam do tego porównania link w opisie, jeśli chcielibyście sprawdzić to na własną rękę, ale także to może nie być zwykłym przypadkiem. Podsumowując, biorąc to wszystko do kupy, wychodzi nam bardzo spójna i logiczna teoria, dlaczego Rey mogłaby być córką Luka i kontynuować sagę Skywalkerów, czyli coś, co wyraźnie zaznaczyli twórcy 8 epizodu Gwiezdnych Wojen.
Wojen przy ujawnieniu nazwy kolejnego filmu o Gwiezdnych Wojnach. Oficjalny tytuł Gwiezdnych Wojen, epizodu 8 ujawniony. Ogłoszono nazwę kolejnego filmu sagi Skywalkerów. Więc czy Rey będzie tą osobą, która jako córka Luka będzie kontynuowała sagę Skywalkerów, a może nie? Właśnie. Porozmawiajmy teraz o największym ale, które może mówić za tym, że jednak może być inaczej. Dlaczego Rey nie jest córką Luka Skywalkera? Po pierwsze, mógłbym wymienić tutaj wiele małych argumentów przemawiających za tym, że na przykład, jeśli widzieliście moją ostatnią teorię Rey Kenobi, to jednak Rey, tak samo jak Obi-Wan, w przeciwieństwie do Luka i Anakina, którzy mieli rodzinę i przyjaciół, żyła ona samotnie na pustyni, tak jak właśnie Obi-Wan. Jednak to można dowiedzieć się oglądając inne teorie, które mam nadzieję uda mi się wszystkie omówić, ponieważ temat tożsamości Rey jest jak dla mnie jednym z najciekawszych, wartych omówienia. Jednak największym ale do tej teorii jest jej oczywistość. Wiecie, pomyślcie sobie tak, zapewne wielu z was, tak jak i ja, po zobaczeniu Przebudzenia Mocy pomyślało: tak, Rey to na pewno córka Luka. Jeśli oglądaliście mój pierwszy duży materiał o Gwiezdnych Wojnach, to dokładnie wiecie, o co chodzi. Star Warsy lubią zaskakiwać, wiecie. I tak dalej, i tak dalej. Teraz, załóżmy, że oglądając ósmą część w kinie, Rey okazuje się być córką Luka. No i cóż, reakcja większości z widowni byłaby w stylu: wiedziałem. A pomyślcie, fani, przekonani, że Rey to Skywalker, idą do kina i BUM! Rey to nie Skywalker! Co?! Właśnie sama Daisy Ridley po premierze Przebudzenia Mocy powiedziała, że dyskutując na ten temat z przyjaciółmi, zrozumiała, że w ogóle nie mają pojęcia, kim są jej rodzice i że nie może doczekać się miny ludzi, gdy dowiedzą się prawdy. Wiecie, zapewne wyglądało to tak. O kurde, dobry film. No? Luke to twój ojciec? Wow, serio? Oni nic nie wiedzą. Więc być może odpowiedź Rey Skywalker nie jest taka oczywista. Jednak ostatnio otrzymaliśmy bardzo dużo wycieków na temat ósmego epizodu, więc teraz przejdę do części ze spoilerami. Jeśli nie chcesz ich słyszeć, to cóż, w tym momencie dzięki za obejrzenie tej teorii, mam nadzieję, że ci się podobała. I hej, możesz pisać w komentarzach, co o niej sądzisz, zawsze je doceniam. Więc... ostatnio miały miejsce ciekawe wycieki. Dowiedzieliśmy się z najnowszej książki sporo na temat planów Palpatina i Snowka. Był spory wyciek na temat znaczenia nazwy epizodu 8 Ostatni Jedi, jak i tego, jakie sceny zobaczymy w teaserze, czyli zapowiedzi 8 epizodu, który pojawi się w kolejnym miesiącu na premierze Star Wars Celebration. I właśnie w tym pierwsze słowa, jakie Luke powie do Rey. Także na potrzeby tej teorii pominę wszystkie pozostałe wycieki, bo to raczej temat na inny, oddzielny film. Możecie powiedzieć, czy byście go chcieli. Teraz skupię się wyłącznie na słowach Luka, które będą brzmiały: kim jesteś? Wow, kim jesteś? Czy to ostatecznie obala teorię, że Rey jest córką Luka, który nie wyczuł więzi, gdy ją spotkał? Wiecie, być może ten wzrok Luka to był taki błagalny wzrok mówiący: a przyniosłaś może z mieczem, bo ja wiem, jakąś rękę? Albo wiecie, może Luke tyle czasu spędził samotnie na tej wyspie, że jak zobaczył Rey, która wygląda no niczego sobie, to... Dobra, może nie wpuśćmy w te tematy. Wow, you're hot! What? Gross! We could be related! Never bothered me before. Jednak z drugiej strony słowa who are you mogą oznaczać coś w stylu: kim jesteś wewnątrz, kim czujesz, że jesteś. Może sprawdzał on tak naprawdę, czy jest ona jego córką, czy wie, że jest jego córką. A kto wie, może pod sam koniec filmu Luke jeszcze raz zada Rey to samo pytanie: kim jesteś, na co ona odpowie: jestem Jedi. Więc to była teoria Rey Skywalker. Możecie jak zwykle pisać, co nie sądzicie, z którymi punktami się zgadzacie, z którymi nie, jakie macie własne argumenty, co sądzicie o słowach Luka, kim jesteś, czy oznaczają definitywnie, że Rey nie jest córką Luka, czy cały czas sądzicie, że jednak ona nią jest. Piszcie w komentarzach. Cały czas pamiętam o ankiecie z poprzedniej teorii, jednak ten szczególny wyciek był naprawdę świetną okazją do omówienia tej teorii. Mam nadzieję, że uda nam się omówić wszystkie teorie na temat Rey w przyszłości. Także jeśli teorie tego typu się podobają, możecie zostawić lajka, naprawdę to doceniam. Jeśli chcielibyście zobaczyć pełny film na temat najnowszych wycieków epizodu 8, możecie dać mi także znać w komentarzach, a póki co tyle z mojej strony.
I do zobaczenia w kinie, gdzie zobaczymy, jak Luke trenuje Rey. Dobra, Rey, dość tej zabawy. Teraz nadszedł czas, bym zapoznał cię z moim mistrzem. Wielkim...